Chyba przedobrzyłem z ilością pojemników na biurku. Albo może i nie. No dobrze, drodzy widzowie, widać tę moją twarz? Widać, coś tam widać? Zza tego wielkiego terrarium. Słuchajcie, słowem wstępu, dzisiaj jest 8 marca, co oznacza, że jest to Dzień Wszystkich Kobiet. Także wszystkim paniom, zarówno tym, które mnie oglądają, jak i tym, które mnie nie oglądają, chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, spełnienia wszystkich marzeń. I tutaj zarówno tych niepajęczarskich, nieterrorystycznych, jak i tych pajęczarskich, terrorystycznych, jeśli tylko takie macie. Wszystkiego najlepszego wam życzę i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Zrobił się bałagan na biurku, bo właśnie z racji tego, że jest dzisiaj 8 marca, czyli Dzień Kobiet, to postanowiłem, że pokażę wam wszystkie samice, które mam u siebie. Źle to zabrzmiało. No ale nic. Pokażę wam wszystkie samice i tutaj no, mam na myśli te samice, które wiem, że samicami są. No bo wiadomo, że mam trochę maluchów, tak? Ale to też nie wszystkie maluchy mam wyseksowane, mało które mam wyseksowane, więc zajmiemy się tylko samicami, które wiem, że samicami właśnie są. Każda samica dostanie prezencik w postaci tłustego karaczanka. Nie wiem, czy wszystkie będą chciały jeść, ale no postaramy się, żeby tak było. O, tu wam pokażę, bo fajnie wylazła samica Ephebopus murinus. Ile tych samic tutaj jest? No to tak. Tu jest Ephebopus murinus, którego wy widzicie tylko rand. Tu jest Psalmopeus irminia, Nandu chromatus, Pamphobeteus antinous sp. Big Black, Gramostola pulchra, Brachypelma auratum, Brachypelma bechmei, Brachypelma emilia i pod spodem jest jeszcze... A, pod spodem jest Afonopelma semani, no ona na bach nie będzie chciała jeść. No i jeszcze jest samiczka Homeoma sp. Blue, także to wszystko sobie nakarmimy. Być może mam jeszcze inne samice, na przykład Neoholotele incei gold, którą to mi ostatnio wysłał widz i to jest na 90% samica, ale no wiecie, nie na 100%, także jeszcze jej nie pokazuję, pokażę wam ją, gdy będę pewny. O i w ogóle przy okazji, w końcu chciałbym wam pokazać powylinkową samicę tego pampucha wielkiego. Nie wiem, czy to się uda, zobaczymy, nie? Bo też nie chcę jej tak na chama wyganiać, ale ona no, jest powylinkowa, jest, minęło już sporo od wylinki. No bank będzie kozak. Dobra, zrobiliśmy trochę miejsca, zacznijmy od tego terrarium. Tutaj siedzi samiczka Nandu chromatus o imieniu Cappuccina. Także zmieniamy sobie kadr. Postaram się to zrobić w jednym filmie. No i myk. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od Cappucciny. Jest to pająk z gatunku Nandu chromatus. Dosyć już spora samiczka. Ona ma w tym momencie jakieś, wiecie co, 6 dc, coś takiego. I tu jest obrzydlistwo, czyli żarcie dla niej. Także dostanie super karaczanka. Wiecie co, tylko ja nie wiem, bo ona ma chyba czarny odwłok, także będzie się zbliżała powoli do wylinki. Zobaczymy, czy ona w ogóle będzie chciała jeść, bo to jest moje główne pytanie. Zjadła, czyli jeszcze wylinka się aż tak bardzo nie zbliża. Fajnie. Przybliżmy sobie ją troszkę. O tak. Zdecydowanie ten pająk był głodny. Pokażesz nam się trochę bardziej, czy nie? Tam widzę, że karaczan jest mielony i to tak ostro. Taka dość charakterna, tu je jeszcze trochę zrosimy i damy troszkę wody na ten torf, bo ma pustynię. Ups, czorka. Następna w kolejce będzie nabombana samica Brachypelma emilia. Jeszcze nie mam dla niej imienia, no a wiecie, nazywać Brachypelma Emilia Emilia to jest tak. Nie mówię, że źle, ale jednak wolałbym inaczej ją jakoś nazwać. Ops, taka jest, no jest ładniutka. Myślę, że też będzie chciała karaczanka, zobaczymy zaraz.
elegancko. Zjadła w ogóle bez mrugnięcia okiem. W sumie 8 oczami. Bardzo ładna samiczka. Następnie pora na panią Marię Skłodowską-Curie, która siedzi gdzieś tam. Co prawda nie wystaje teraz i ona dostała tyle żarcia, że matko kochana, ale to jest, wiecie, taki pająk, że bardzo, bardzo skubana lubi jeść. O, widzę nóżkę wystającą. Widzicie, co tam się dzieje? Zobaczcie. Ops. Kto to wystaje? No, pokażesz nam się? Pokaż nam się, no chodź. Ups. No pięknie. To teraz, koleżanko, dostaniesz karaczanka, że aż tak ładnie wylazłaś. I to takiego tłustego. Wiecie co? Ja zrobię tak. No. Zjemy czy nie zjemy? Coś nie... No bomba. Jej! Brawo! Jestem z ciebie bardzo dumny, łapka się schowała, super. Bardzo się cieszę, że ty zjadłaś. Jeszcze trochę ci tutaj zwilżymy, bo ty lubisz pić. Zresztą jak twój właściciel. Bo wiecie, ta samica bardzo lubi pić ze ścianek. I ja jej zraszam tak, no naprawdę dość sążnie, żeby ona tutaj miała cały czas możliwość się napić. No to skoro było to terarium, to teraz leci ten bydlak. Tylko że tak. Co tutaj siedzi? Pewnie wiecie. Tutaj siedzi całkiem już sporawa, tak chyba ze 4-4,5 dc, samica Ephebopus murinus i ona siedzi na dole tej nory. Czasem wyłazi, tylko że teraz chyba nie chce wyjść. Dobra, zrobiłem endoskopię telefonem i samica siedzi u wylotu, co oznacza, że może, nie twierdzę, że na 100%, ale może uda się nam ją wywabić karaczankiem. No i dobra, teraz siłujemy się, gościu. No nie zdążyłem nagrać. Co za gość. Wyrwała karaczana, może jeszcze jednego będzie chciała. Bo ja bardzo, ale to bardzo chcę ją wam pokazać, serio, to jest przekozak samica. No, wyjdziesz do nas drugi raz? Bez szans. Kurde, szkoda. Ale to jeszcze, nie martwcie się, jeszcze nagramy fajne jej karmienie, bo to było takie średnio udane, a no, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo ładna i aż szkoda by było jej nie pokazać. Tak wygląda jej nora, a ogólnie tak wygląda jej terrarium. Ops. Ej, czajcie. Czajcie, jak myje się ten Naholotele Incei Gold. Jo, przekręcił się na bok, coś niesamowitego. Fantastyczna sprawa. I skubaniec się czyści, nie cały. Oj, chyba się przestraszył. Dobra, już go nie stresujemy. O, a tu są robale. Okej, myślę, że przyszła pora na Zosię. I Zosia to jest już wam tak znany ptasznik, że matko kochana. Zosia to jest oczywiście Gramostola pulchra, ogromna samica, która ma rozwalające się terrarium. No i tak będzie do wymiany, nie? W sensie jest terrarium, nie Zosia. I Zosia, no i zapaskudziła oczywiście michę z wodą, klasyka. No ja nie mogę, patrzcie, co tu się dzieje w ogóle, co za pająk. Zosia jest taka. Widać jaka jest? Widać jaka jest. No, a tam ma michę z wodą, która już ma paprochy w sobie, no. Jak żyć, słuchajcie, jak żyć? To nawet noga karaczana, którą trzeba wyjąć, bo zapleśnieje. Pytanie, Zosiu, czy ty będziesz chciała jeść? Bo ty to jesteś trochę napchana, ale w sumie i tak jesteś szczuplutka jak na takiego pająka. Oj nie, Zosia nie chce jeść. Ona chce tylko sobie chillować. Także pozwólmy jej na chillerkę. Patrzcie, jaką ma dupcie. No, tak wygląda dupcia pająka. Tutaj łazi karaczan w ogóle pomiędzy nogami. No jest potężna, nie? To jest kawał dziada. Wiecie co? Przyłożymy do niej linijkę i zobaczymy, jaka ona jest duża. To pokażę wam przy okazji. Kurczę. Widać tam co? No to tak, teraz tu ma koniec odwłoka,
No to będzie miała z koło 8 dc. Coś takiego. Stąd na kamerze to totalnie inaczej widać. Przez perspektywę, ale serio. Tutaj 0 jest na końcu odwłoka, a na końcu helicerów jest 8. Także będzie miała 8 dc. No i taka jest, nie? Tę nóżkę Karaczana, gdzie ona była? O matko, nie widzę. Jest, wyjmiemy. O, to będzie do śmietków. No i fajnie. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ty masz wodę? Masz wodę, ale ja ci doleję wody. Oj, nie spodobało jej się to. Zosia, że tak powiem, ogarnięta. No to jeszcze przejdźmy sobie do Anabel. Anabel też już znacie jak własną kieszeń. Także zobaczymy, co u Anabel słychać. No siedzi, ewidentnie. Ptasznik jest obecny w terrarium. Także stan jeden, obecnych jeden, nikt nie uciekł. Fajnie. O, nawet coś pajęczyny zrobiła, widzicie? Wow, szok. Jak tam ziomek? W sumie laska. No kurczę, ładna jesteś. Nie mogę nic na ciebie powiedzieć, bo jesteś bardzo ładna. Może ty będziesz chciała karaczanka. Bo ty coś ostatnio lubisz jeść, to dostaniesz karaczanka, tylko ustawię kamerę. O, powiedzmy tak. Jakiegoś takiego tłuściocha. No, jesteś gruba jak nie wiem. Powoli wylinkać się będzie zbliżała, ale jednak apetyt dopisuje. Co jest w ogóle szokiem jak na braszkę. Zrobimy tak, żeby było widać wszystko. Tak? Widać? Coś tam widać. To jeszcze zrobimy myk zbliżenie. W ogóle pod światło tych jej czerwonych tych jej czerwonych ornamentów to prawie nie widać, one się tak wybielają, natomiast tam gdzie nie świeci światło to one są czerwone jak czerwone jak co? Jak muchomory. O, nagrywam już 25 minut, zobaczymy ile z tego materiału wyjdzie. Możecie strzelać w sumie. Nie no, bez sensu. Okej, okay, też ogarnięta Anabel. Teraz co mamy dalej? To jest też jeden z nowych nabytków i jest to Homeoma SP Blue. Tu obczajmy sobie ją. I ona jest w ogóle bardzo żarłoczna, co mnie niezmiernie cieszy, powiem wam. No to jest taki pająk, trochę przypomina Afonopelma, trochę przypomina, wiecie, te takie pająki, które mają właśnie paseczki na nogach, czyli Afonopelma semani, czyli nie Haplopelma, tylko teraz to jest Striopagopus albo Striatus. No ale generalnie to jest śmieszny pajączek. No, zjesz? Czy nie zjesz? O nie, straciłem ostrość, najgorzej. Kurczę, a jest taka ładniutka, no i tak nie chce jeść. I pewnie się wybierasz na spacer, co? Koleżanko. No nie, gdzie ty idziesz, ty, gościu? Tam jest twoje pudełko, w tamtą stronę, proszę bardzo. Poginamy. W tył wzrok. I już. Co to ma być? No, bardzo grzecznie. Teraz cofamy się, cofamy się, cofamy się, cofamy się, cofamy się, cofamy się. Nie gryziemy pensety, tylko się cofamy. No i taka jest. Bardzo przyjemny pająk, powiem wam. Naprawdę jest super. Zostały nam trzy pająki, w tym Bechmej, ale ją to ja wam tylko pokażę, bo ona teraz wydaje mi się, że ma głodówkę albo jest przed wylinką, bo słuchajcie, coś w ogóle nie chce jeść, a poza tym jej tu też latają chyba ze dwa karaczany, także nie będziemy jej tutaj maltretować kolejnymi. To tylko ją wam pokażę, no i w sumie tyle, nie? Także no, siedzi pajączek, ona ma normalnie wielką kryjówę, ona siedzi na tubie i z tej strony jest wielka kryjówka, ale jakoś tak sobie strasznie upodobała to miejsce, że nie chce się z niego ruszać. Czajcie. Bardzo ładny pająk, nie męczymy jej w takim razie. Ups. Nie, 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 nie czesz się, nie czesz się, nie czesz się. Cholerka, no wyczesała się, najgorzej. Nie ma co się irytować. No i przedostatnim pająkiem jest Afonopelma semani,
która też jeszcze nie ma imienia, natomiast ona jest generalnie niejadkiem z tego co widzę i tutaj jej też latają te karaczanki, różnie tutaj sobie jej biegają, także ona jak będzie chciała to upoluje, jest straszną syfiarą, już mi raz zasyfiła całą michę z wodą i drugi raz w sumie to zrobiła, bo była czysta, świetnie. No, natomiast słuchajcie, to jest przepiękny pająk. To co prawda nie jest ta forma blue, ale ja nawet nie wiem, czy to jest forma barwna, czy co to jest i jak to się powinno nazywać. Natomiast fakt faktem, że pajączek jest ultra ładny i ciekawostka jest taka, że słuchajcie, od góry, jak widzicie, no to jest brunatny z białymi paseczkami. Znaczy białymi, takimi kremowymi. No i karapax jest też brunatno-brązowawo jakiś tam, a od spodu cały pająk jest rudy. I to widać w sumie na bokach, że ma takie rude włoski. Słuchajcie, cały spód pająka jest rudy. Ja wam to pokażę. Patrzcie. Sorry, że tak na chama, ale to jest ciekawostka, którą muszę wam pokazać. Także cały pajączek od spodu jest po prostu rudy. Dobra, odstawiamy miśka. I O. Druga ciekawostka, no to jest rodzaj Afonopelma, więc raczej to jest pająk, to znaczy to jest pajączek bardzo słabo jadowity i tak dalej, nadaje się na początkujących, ale co się okazuje, ona ma niesamowite przyspieszenie, co już kiedyś tam mogliście widzieć. To jest, wiecie, no bardzo spokojny pajączek i jakoś nie, tutaj nie ma żadnej obawy, jeśli pewnie bierze się w ręce, tak w dwa palce pająka, to nic nie ma prawo się stać. Tak pająka jak łapiecie, tak, żeby, nie wiem, sprawdzić płeszczy, żeby pokazać jego spód, no to pamiętajcie, że też bardzo ostrożnie trzeba to robić, bo paluchy będą podziurawione przez pazury jadowe, a tego byśmy nie chcieli. No i dobra, przyszedł czas, ja sobie to oddalę, bo takie duże zbliżenie na moją twarz nie wpływa dobrze na mój kanał, o Jezu. Nadszedł czas na ostatnią samicę i na to ja też czekam najbardziej, mam nadzieję, że wy również. Jest to samica, słuchajcie, Pamphobeteus antinous SP Big Black powelinkowa. Wielka, masywna, czarna jak smoła i przepiękna. Także spróbujemy ją teraz wygonić. Bierzemy Terra, które też jest swoją drogą potężne. Dobra, nie wiem czy wy widzicie, ale tam samica ewidentnie siedzi. Czekajcie. Widzicie ten zarys? No to jest ona. W ogóle spoko Terra wyszło całkiem, tak mi się wydaje. Ta roślinka robi robotę, a ona jest sztuczna. Dobra, udało się ją trochę wygonić, ale wy nic nie widzicie, bo tu jest bardzo ciemno. Ja muszę zrobić światło. Dobra, ziomy, mniej więcej się udało. Czajcie, co to jest za monstrum. Widzicie to? Ja pierdzielę, jakie to jest wielkie. Masakra. To tak mniej więcej dla porównania, to tu jest... Aha. Tu jest penseta, tu jest moja ręka, no i jest pająk. Pająk jest gigantyczny. No. Udało mi się ją tak w miarę nieinwazyjnie wygonić. Po prostu wsadziłem tam pensetę i ona wybiegła. No co tu dużo komentować, wielki czarny pająk po prostu. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Jeśli chodzi o dziś. Niestety nie udało się nakarmić sztangi, bo tak nazwałem tą samicę pampucha. Samiec to jest cash, nie? Także jest sztanga i cash. No, widać, że jest jeszcze troszkę zestresowana. Jeszcze jej ta wylinka całkowicie nie zeszła, też nie chcę jej tak znowu męczyć. Pooglądaliśmy ją, teraz znowu dajemy jej spokój i ona niech sobie tam żyje, niech sobie chilluje. I tyle. Słowem zakończenia. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkie panie, wszystkiego najlepszego po raz kolejny z okazji Dnia Kobiet. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach. I oczywiście nie zapomnijcie, proszę o subskrypcji kanału, żeby jak najszybciej doprowadzić do konkursu, tak? Do konkursu na 2K. I wtedy będą do wygrania pająki. Dużo pająków i dużo fajnych pająków. No, także z farcikiem, ziomeczki, i widzimy się w następnych filmach. Cześć, trzymajcie się.